Wieje nieco z boku, ale skoro Sokół postanowił otworzyć sezon... Oczywiście, skorzystamy. Nie za dobrze to wygląda. No i kury teraz jakoś w tym sezonie z tej strony, zobaczymy. Powitać Tomaszu, cześć! Cześć. No ale tak musisz dorabiać. Tak wyszło, no. O, cześć. O, cześć. Przyjechał złośliwa małpa. A ten to widzisz, miły, i ciebie wspomniano nawet. Nie! Jak to nie? Ja się wstydzę. Ja nie umiem. Taka duża. Tylko żartować umiem. Ja dlaczego chodzisz w ubraniu? I rzepak. Znowu rzepak. No miałem w rzepaku nie lądować, ale jest ścieżka na szczęście. Dzień ładny. Ja muszę do mostku, jeszcze raz może spróbuję. W tym roku nic nie przychodzi łatwo. Drugi strzał lepszy. Jest kominek jakiś. Chociaż się trochę popykało, a towarzysko fajnie. Jest, tam jest komin. Spycha należnicę, ale tam jest ptak i komin. Może komin będzie nie dryfował tak bardzo jak mocno. O, jak fajnie. No nie ma szału, ale... Niestety nie wygrzało się, ale w złej fazie. Szukamy następnego. Jakaś pila. A od słońca leci jeżdżu, atakuje jak na szerszmi. Turbina się zatrzymała, tam musi być komin. Jak się pomylę, to ląduje. Tu się jeszcze wybronimy. Jeszcze jeden komin dzisiaj. Mimo wiatru do strefy. Coś się tam udało uchwycić. Tu jakieś hale są i zawieczna lasu. Próbujemy. Jeszcze się udało wygrzebać. Nawet 1000 przekroczyć. Za lasem Krośniewice. No, ponad 2 godzinki w powietrzu, fajnie. No dziwne, jeszcze się kominek trafił i się z 350 metrów wygrzewa. Będzie trochę wsianym.
2,5 godzinki się udało. Łęki otwarte. Jeszcze się nie spakowałem, a grupa pościgowa już się zameldowała. Zero romantyki. Pośpiech, pośpiech. No i na miejsce podjęcia. Jeżeli dobrze wysłałem pineskę. Ale ładna chałupka. Nie będzie pociągu.